Słuchajcie, kiedyś to ja myślałem, że ja jestem głupi. Tak kiedyś myślałem, ale wczoraj pan prezes Jarosław występował. Tutaj siedzą po prostu rozsądni ludzie i rozgarnięci. Się okazało, że... Ci, którzy rządzą w tej naszej strony, są dużo mniej ułomni niż tamci. I teraz głupi jestem cały. Czy ja jestem głupi, czy ja jestem nierozgarnięty, czy co ja jestem? W ogóle nie wiem. A wczoraj się okazało, że ja jestem rozgarnięty i nie jestem idiotą, bo prezes Jarosław miał występy o Wiednie wczoraj. Tylko ktoś, kto jest, proszę wybaczyć, kompletnym idiotą, może uwierzyć, że w Polsce jest dyktatura. A ja się okazało, nie jestem idiotą, bo ja nie wierzę, że jest dyktatura żadna w Polsce. Była kiedyś, było, ale to już dawno. To ostatnia dyktatura, to ja miałem w szkole z polskiego taką dyktaturę. Nam pani zrobiła dyktaturę, wzięła potem kartki z moją dyktaturą, wzięła kartkę, mówi, no, Rybalski, jesteś mistrzem, że ty zrobiłeś 10 błędów pornograficznych, nie? Potem je nawet do tablicy wzięła przy całej klasie i się pyta, jak można 10 błędów w 6 wyrazach zrobić? No, ja mówię, 10 błędów, no ale przecież jak i tak wygrałem, mówię, no to po co miałem więcej robić, nie? Prawda jest taka, że pewnie mogłem więcej tych byków zrobić, ale ja byłem kiedyś nieobliczalny w szkole. I tylko do 10 umiałem policzyć obliczalnie. Bo nawet na palcach liczyłem wszystko, na palcach. Żadnych kalkulatorów, nic, wszystko, tylko normalnie, wszystko, normalnie na palcach. 1, 3, 7, wszystko palce były. Ale u nas była taka bieda, że ja tylko 10 palców miałem. Dopiero potem, jak podrosłem, to mi mamusia zdjęła skarpetki i się jeszcze okazało, że 10 u nóg mam. No to wtedy już na matematykę jak chodziłem, no to zacząłem ściągać skarpetki, żeby to dobrze policzyć wszystko. I pani mi wtedy powiedziała, Rybalski, ty chyba ułomny jesteś. I się okazuje, po latach wyszło, że mnie okłamała. Był pan Jarosław uświadomił mi to. Teraz to ja już nie jestem ułomny, to... I pamiętajcie, nie mieszajcie nigdy, żeby się wam nie pomyliła ta pornografia z ortografią. Kurde, ja się kiedyś się walnąłem, bo chciałem sobie wejść na portal pornograficzny, nie? A wszedłem na porno z ortograficzny. No i wpisałem sobie fajne dupy i tam żadnych zdjęć mi nie wyskoczyło, tylko mi napisało, że dupy nie pisze się przez O z kreską. Ja mówię, kuźwa, co wy z tą kreską wszyscy dzisiaj? A słuchajcie, a wy wiecie, że już ci wszyscy, ci ułomni wszyscy już zaczynają przechodzić na naszą stronę? No! Ty, wpisałem sobie w to w wyszukiwarkę fajne dupy z dużym intelektem, nie? I ten, już oczywiście z kreską wpisałem i wyskoczyła mi jakaś Olga. Olga, mówię, fajnie myślę, bo pisze, że najbardziej i ona jest zagorzałą. No to ja mówię, też jestem zagorzałą, to kliknąłem. Się okazało, że ona jest najbardziej zagorzałą zwolenniczką Platformy. Była. Same zdjęcia w ubraniach miała, nie? Olga jakaś. Intelekty miała w porządku, tacy w porządku, no to pod bluzką to nie widzisz. Ale jeszcze śmieszne, bo chciałem wam powiedzieć, ona miała zawód, ten sam co mój ojciec. To karczukiem była też. Kiedyś taka była zagorzałą zwolenniczka Platformy, a teraz patrzę, Olga Tokarczuk, największa pisiorka. No, a nie, bo cholera... Kurde, nie wiem, czym ten ekran zachlapany jest, kurde. Olga Tokarczuk, największa pisarka. No. Dobrze, ale jeszcze przyjdzie koza do woza, jeszcze przyjdzie. Słuchajcie, a teraz wam powiem na koniec, jak policzyć 500 plus na pół. I nie, na palcach, nie musisz mieć 500 palców, tylko ci wystarczy 5, bo sobie potem przeliczysz to. Masz 5 palców, najpierw musisz znaleźć połówkę, żeby to policzyć. Czyli tylko nie w lodówce, tu połówka. Gdzie jest połówka? 5, połówka tu, nie? Czyli tu masz połówkę i dzielisz na pół i to ci zostaje, proszę bardzo, 1, 2, 3, 4. Czyli na pół 5 to jest 4, nie? Jak masz dwoje dzieci, to masz drugie 4 jeszcze, nie? 1, 2, 3, 4. I dlatego nasz największy Polak zasłużony ma... napisane było w książkach, a imię jego 44. Z tym, że to chyba się pomylili, bo to nazwisko może być 44, ale imię jego powinno być Jarosław. 44. Patrzcie, ale powiem wam, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, że człowiek ma tylko 10 palców. To jest niesamowite.